Siema, tu Metal, witam w kolejnym, już drugim odcinku OLL-i, nauki OLL-i. Nauka na dziś to taki OLL, ma takie dwa paski po bokach, niektórzy to nazywają nabojami czy jakoś tam, ja to nazywam slotami, chociaż są pomieszane, nieważne. I są takie trzy przez środek, po skosie kropki. Będę wykonywał algorytm 6 razy. Tym razem już wiem, będę liczył. Pokażę wam teraz, jak stworzyć ten algorytm. Tutaj macie na górze stwórz. Na dole macie, jak rozwiązać ten algorytm. No i zapraszam do prezentacji. Więc bez zbędnego gadania, zaczynamy. To był pierwszy raz. Od razu powiem, że bardzo przydatne jest nauczyć się obracać drugą ręką, bo jeżeli na przykład jesteśmy praworęczni, tak jak ja, to bardzo dobrze nam idzie kręcenie jednym palcem i dwoma palcami fingershot kartów, czy jakoś tak. A lewa ręka jest taka jakby spowolniona. No po prostu jesteśmy wolniejsi. A gdybyśmy się tego nauczyli kontrolować to i szybkość drugiej ręki, to naprawdę ułatwi nam to w układaniu. Ja to na przykład teraz wykorzystuję w algorytmie. Lecimy drugi raz. Trzymam sobie ją tak od góry, żeby łatwiej mi było potem poruszyć tą ścianą i dokręcić. Więc zaczynam. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak już mam tak, wyszedł mi ten slot, to trzymam kostkę dalej tak, nie ustawiam jej ścianą do góry, tylko trzymam ją tak. I teraz używam moich dwóch palców do finger short karta. I jakby obracam dwa razy. Tym palcem, który zostaje tu, przekręcam. Tu dalej przekręcam. I jest algorytm wykonany. To był drugi raz. Teraz szybciej. To był trzeci raz. Teraz bardziej od góry pokażę. To tak. To był czwarty raz. I teraz kolejny raz. Nie wiem, jak już to pokazać. Po prostu. Chyba to był szósty raz z tego, co liczyłem wcześniej. I teraz nam wyskoczył OLL z ostatniej lekcji, więc też go można wykonać i dokończyć kostkę. Wyszedł OLL, PLL. Lekcja na dziś skończona. Serdecznie pozdrawiam. Wykreślamy dzień. I do zobaczenia w następnym filmiku jutro. Polecam jeszcze tutaj gdzieś oglądać sobie unboxing Shengshu Aurory. Do zobaczenia jutro, cześć!